Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Pozwolą Państwo, że najpierw się ustosunkuję do stwierdzenia pani poseł Leszczyny, która twierdziła, że nasze założenia dotyczące tego, że wydłużanie tego okresu, w trakcie którego dana osoba pracuje, jest metodą na podniesienie świadczeń. Tutaj w doktrynie podnosi się, że taki sam efekt jak wydłużanie tego statystycznego okresu życia obywateli, odprowadzania składek, powoduje także to, że zniesie się wymóg przechodzenia ich na emeryturę. Czyli jeżeli będzie to zupełnie dobrowolne przechodzenie na emeryturę, nie ma problemu, będzie osiągnięty taki sam efekt jak poprzez sztywne podnoszenie właśnie tej granicy. Kolejna rzecz, na którą rzadko się zdarza zwracać uwagę, to jest taki bilans, jeżeli chodzi o świadczenia przedemerytalne i ich pobieranie w roku 2012 oraz w roku 2015. I w przypadku 2012 roku 119,1 tysiąca osób, czyli ponad milion, blisko 120 tysięcy osób pobierało te świadczenia przedemerytalne. Natomiast w czerwcu 2015 roku, czyli już po podniesieniu tego wieku, tych osób jest 1 660 000, przy czym emerytura pomostowa to jest zwiększenie o 690 000 i w przypadku, 69 tysięcy i w przypadku świadczenia innego to jest 137 tysięcy. Więc tutaj nastąpił gwałtowny wzrost tych świadczeń, które są pobierane. Kolejna rzecz, która również warta jest odnotowania, to to, jakie są przyczyny bierności osób w wieku 50-59 lat w Polsce. I tutaj jako główny czynnik wskazuje się wszelkiego rodzaju kwestie związane ze stanem zdrowia, głównie choroba własna czy niepełnosprawność, jako ten powód, dla którego te osoby są bierne. Trudno oczekiwać, że powyżej tego wieku, powyżej 59 lat, nagle ktoś będzie miał o wiele lepszy stan zdrowia. Ta proponowana przez pana prezydenta zmiana jest również zgodna z pewnym orzeczeniem sygnalizacyjnym wydanym przez Trybunał Konstytucyjny w 2010 roku. Trybunał, powołując się tam na stanowisko Komisji Europejskiej wyrażone w Zielonej Księdze, wskazał, że ten okres pobierania emerytury powinien mniej więcej odpowiadać 1/3 średniej długości życia. Jeżeli weźmie się pod uwagę aktualne dane, które w odniesieniu do mężczyzn wynoszą 73,8 roku, odejmie się tą 1/3, oznacza to, że mężczyźni w wieku około 50 lat powinni przechodzić na emeryturę, tak żeby przez tą 1/3 oczekiwaną długość życia jeszcze móc pobierać emeryturę. Natomiast biorąc pod uwagę wiek kobiet oczekiwany, którym jest 81,6 roku, to byłby to wiek 54 lata z drobnym okładem. Więc o wiele wyższe są te granice postawione w proponowanej przez pana prezydenta regulacji, niż wynikałoby to z takich czystych obliczeń zrobionych na podstawie tego orzeczenia sygnalizacyjnego z 2010 roku. Należy także wskazać na orzeczenie Trybunału, także z 2010 roku, gdzie Trybunał wskazywał, że nie podnoszenie wieku emerytalnego czy też zrównywanie jest tą jedyną metodą, bowiem zawsze trzeba zwracać uwagę na pewne naturalne uwarunkowania, różnice, które są pomiędzy płciami. Są to także różnice o charakterze biologicznym, związane z tym, że chociażby kobiety rodzą dzieci, mężczyźni nie. W związku z tym bardzo często te kobiety więcej różnego rodzaju dysfunkcji swojego organizmu wskazują jako tą przesłankę, która ich zdaniem uzasadnia wcześniejsze zakończenie kariery zawodowej. Kolejna kwestia, która tutaj była wielokrotnie podnoszona, nie wiem, czy posłowie Platformy, że tak powiem, zdecydowali, czy będzie wypychanie osób powyżej 60 roku życia w odniesieniu do kobiet, 65 do mężczyzn z rynku pracy, czy też ich zatrzymywanie, bo tutaj taki dwugłos się pojawił, ale zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, które zostały jeszcze raz podniesione w orzeczeniu Sądu Najwyższego z 2009 roku.
wiek, osiągnięcie wieku emerytalnego, wieku, który uprawnia do przejścia na emeryturę, nie może stanowić jedynej przesłanki rozwiązania z jakąś osobą stosunku pracy. I wydaje mi się, że tutaj absolutnie co do tego nie ma żadnych wątpliwości i chęć zwracania uwagi, że pan prezydent nagle tutaj chce, żeby wszyscy przechodzili w wieku 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni na emeryturę, jest niczym nieuzasadnione. Wręcz przeciwnie, zabraniają tego przepisy kodeksu pracy. Co do kosztów, znów wskazuje, że nie można niwelować różnego rodzaju deficytów funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych tylko poprzez przesuwanie granicy wieku. Bo jeżeli nie podejmie się pełnych zmian systemowych, to okaże się, że za kilka lat trzeba pracować do 70 roku życia, za kolejnych kilka do 80, a może po prostu dożywocie w pracy. To musi być zmiana systemowa. Zmiana, która jednocześnie obejmuje system wspierania rodzin, czyli polityka prorodzinna, polityka demograficzna, a także polityka zatrudnienia. Nie da się tego robić tylko i wyłącznie w jednym wąskim wycinku. Jeżeli chodzi o te koszty, wiadomo, nawet Rzecznik Praw Obywatelskich postulował, że trzeba coś zrobić z umowami cywilnoprawnymi, z tym zatrudnianiem często w taki, a nie inny sposób ludzi. Jeżeli Rzecznik Praw Obywatelskich nawet to postuluje, może jest to kwestia warta rozważenia, a nie tylko krytykowania, że twórca, który będzie miał 80 lat, napisze dzieło. A jak nie napisze dzieła? To znaczy, że wcześniej sobie nie odłoży na ubezpieczenie, nie będzie miał emerytury, bo nie nabędzie jej po prostu. Kolejna kwestia, która winna być tutaj również zauważona, podkreśla się, ile stracą kobiety. Natomiast czy ktoś zastanowił się, że znów bez zmian systemowych te kobiety mogą nigdy nie odprowadzić żadnej składki? Bo pracodawcy, obawiając się, że kobieta może pójść na urlop macierzyński, na urlop wychowawczy, że będzie miała problemy ze stanem zdrowia, mogą nie chcieć zatrudniać kobiet. I znów, to jest wyjście naprzeciw. Trzeba stworzyć takie możliwości. Czy ktoś zastanowił się, ile osób właśnie ze względu na swój stan zdrowia zaprzestaje pracy po 60 roku życia czy 65? O ile osób zwiększyła się liczba tych, które pobierają świadczenia przedemerytalne, tych, które przeszły na renty z tytułu niezdolności do pracy. Takie są po prostu realia. Dlatego zaproponowana przez pana prezydenta zmiana wyznacza pewien kierunek. Kierunek, który został obrany, ale oczywiście znów wsłuchujemy się w głos społeczeństwa. Liczymy na rzetelną debatę, na konsultacje społeczne, zwłaszcza w Radzie Dialogu Społecznego, które doprowadzą do wypracowania wspólnego, akceptowanego przez społeczeństwo stanowiska, a nie tylko narzucenia komuś reform, które nawet w trakcie kampanii wyborczej w 2011 roku nie były podnoszone, a dopiero zaproponowano je w listopadzie 2011 w exposé pana premiera Tuska. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani minister.